która ta druga strona. Proszę Państwa, czyli to wszystko jest dziwne. Ja dzisiaj będziemy mieli bardzo ciekawy artykuł. Pieniądze chodzą tam na czterech nogach. U nas świnie to majątek rodzinny, dlatego doglądanie ich jest odpowiedzialnym zadaniem. Mówi Emali Kani, 17-letnia góralka z Papui Nowej Gwinei. Kiedy tato powierzył mi opiekę nad świnką, byłam podekscytowana i przejęta. Była taka maleńka, że bałam się o jej życie. Jak Anne Marie troszczyła się o swojego prosiaczka i dlaczego na papuaskiej wsi świnie traktowane są jak pieniądze? Anne Marie dowiedziała się na te pytania w wywiadzie dla Przebudźcie się. Opisz nam swoje rodzinne strony. Razem z rodzicami, rodzeństwem, dwiema siostrami, dwoma braćmi mieszkam w niewielkiej krytej strzechą chacie położonej na uboczu góralskiej górskiej wsi w prowincji Western Highlands. Wieś znajduje się nad wąską rzeką wijącą się wśród wzgórz gęsto porośniętych lasem. Mieszka nas tu 5-10 i wszyscy jesteśmy spokrewnieni. Większość ludzi utrzymuje się z uprawy ziemi. Moja rodzina ma duży ogród warzywny, gdzie rosną bataty, dynie, ogórki i kawowce. Bardzo lubię pracę w ogrodzie, choć nie jest lekka. Mam też inne obowiązki, tak jak sprzątanie domu, pranie, no i oczywiście doglądanie naszej świni. Jak o nią dbać? Kiedy tato kupił świnkę rok temu, była taka mała, że mogłam ją nosić na rękach. Codziennie dawała mi mieszankę mączki rybnej, gniecionych batatów, wody, soli i soku z trzciny cukrowej. Noce w górach są chłodne, więc braliśmy świnkę do domu. Spała w worku po ryżu, zawieszonym pod sufitem w pobliżu palenisk. A ja na podłodze obok. Musiało jej dobrze służyć, bo rosło jak na drożdżach. Nigdy nie nadałam swojej podopiecznej imienia, nazywałam ją po prostu świnią. I tak się przyjęła. Troszczyłam się o nią, jakby była moim dzieckiem. Karmiłam nią, kąpałam i godzinami się z nią bawiłam. Tak mnie polubiła, że nie odstępowała na krok. Odkąd podrosła, prowadziłam nowy zwyczaj, który trwa do dziś. Zabieram ją na sznurku do ogrodu. Z domu jest to jakieś 15 minut spacer. Na miejscu przywiązuję ją do drzewa i pozwalam, żeby cały dzień rozkopywała grządki. Ponieważ ma mocny kark i twardy ryjek, z łatwością wyszukuje korzenie i robaki, a przy okazji spulcznia i nawozi z gleby. Pod wieczór biorę świnię z powrotem do domu. Karmię ją surowymi gotowanymi batatami, a na noc zamykam w drewnianej zagrodzie. Dlaczego świnie są dla Was tak cenne? Mamy takie powiedzenie: z pieniędzy jest świnia, a ze świni pieniądze. Na długo przed tym, jak zaczęto się tu posługiwać pieniędzmi, środkiem płatniczym były świnie. I tak jest do dnia dzisiejszego. Na przykład pewien sprzedawca dodawał kiedyś żywą świnię do każdego nowego samochodu, by rozstrzygnąć spory. Plemiona często obdarowują się pieniędzmi i świniami. Nie jeden kandydat na męża ofiaruje te zwierzęta rodzinom swej wybranki lub jej klanowi jako część opłaty za narzeczoną. Wygląda na to, że kto zjada świnie, przejada własny majątek. Zgadza się, ponieważ są tak cenione. Wieprzowinę z reguły podaje się tu tylko przy wyjątkowych okazjach, na przykład podczas stypu. Na wielkich ucztach wyprawianych przez plemiona, które chcą się pochwalić bogactwem lub komuś zrewanżować, niekiedy zjada się nawet setki. A co wy zrobicie ze swoimi świniami? No tak, świniami, bo nasza świnia ma już gromadkę prosiaczków. Ostatnio jednego z nich sprzedałyśmy za 100 kina, około 150 zł. Przeznaczyłyśmy tę kwotę na podróż autobusem do pobliskiego miasta Blans na doroczny kongres świadków Jehowy. Resztę prosiąc, tato prawdopodobnie też sprzeda, by zaspokoić bieżące potrzeby rodziny.
Czy nie zamierzacie zwiększyć hodowli, by więcej zarobić? Nie chodzi nam o rozbicie majątku. Chcielibyśmy jedynie mieć dosyć pieniędzy na podstawowe rzeczy. Jedzenie, ubranie, dach nad głową. Skupiamy się raczej na sprawach duchowych. Bogu Jehowie, na chrześcijańskie zebranie, pomaganiu innym materialnie i duchowo w miarę naszych możliwości. Zrobieniu różnych rzeczy wspólnie. Jako rodzina. Prowadzimy proste życie, ale jesteśmy szczęśliwi i zżyci ze sobą. Mimo, że obecnie pracuję zarobkowo, zajmuję się uprawą warzyw i hodowlą świn. Wcale nie poświęcam na to większości czasu. Moim głównym zajęciem jest głoszenie dobrej nowiny i dzielenie się prawdą biblijną z bliźnimi. Na to zadanie, które Jezus zlecił swym naśladowcom, przeznaczono kilka dni w tygodniu. Mateusza 28:19-20, że ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na świadectwo po całej ziemi, wtedy nadejdzie koniec. Bardzo chciałabym kiedyś pracować w biurze oddziału statków lichowych port morski, gdzie tłumaczy się literaturę biblijną na miejscowy język. Ale nawet jeśli to marzenie się nie spełni, dalej największym radością będzie dla mnie służenie Jehowie i stawianie na pierwszym miejscu spraw duchowych. Cieszę się, że moje potrzeby materialne mogą dziś zaspokajać dzięki pieniądzom chodzącym na czterech nogach. Czyli proszę Państwa, widok rozkładu. Tak jak adwentyści mówią, że świnia jest nieczysta, tak tutaj, proszę bardzo, świnia jest czysta i można ją zjeść. Czy wiesz, na Nowej Gwinei jest co najmniej 2 miliony świń. Jedna przypada średnio na 3 mieszkańców wysp. Świnie hoduje więcej niż połowa ludności wiejskiej. A świnia to jeszcze może i zagryźć. Świnie są bardzo inteligentne. Jako jedyne zwierzę patrzą tylko i prosto oczy, a nie tak jak pies wiedokądajczo. Bo kot to ma czeka w dupie, to patrzy z wyższością, a pies tak nie wolno. Świnia traktuje człowieka jako równego sobie, dlatego to człowieka tak wyleguje. Tak, no. Także proszę Państwa, ksiądz Rydzyk mówi, proszę nie mówić Radio Maria, tylko Radio Maryja. Proszę nie mówić Radio Maria, tylko proszę mówić Radio Maryja. Także dzisiaj to o tych różnych takich rzeczach, bo na tej stołówce przeprowadziłam dyskusję. Jeden miał kochankę, 2 tygodnie z nią jadł, chodził, bawił się z nią. Baba go wyciskała. Spał, wino było, proszę Państwa. No i tu co jedna kochanka, to się nazywa Maryja. Także widzicie Państwo, nie ma tutaj jakichś takich Agnieszek. No, nie ma jakichś takich tych, tylko to wszystko jest. Maryja się nazywa, no bo to wiadomo, świat moherowych, a jakoś tak jest, że prawosławni nie chcą przyjeżdżać, bo mówią, my się modlimy w cerkwi, śpiewamy na stojąco, a wy w Warszawie majtkami handlujecie na bazarze, a to Różyckiego, a to bazarze Szembeka. I proszę Państwa, nikt nie chce ani Anka, ani Hanka z Anglameryki przyjeżdżać. I tutaj oni, ci moherowi z Karczewia jeszcze udają, że nie wiedzą, gdzie to jedzie, czy to jedzie, czy to tu. No jak co sekundę autobusy i tramwaje zmieniają trasę, linie, nazwy, numery, no to kto sobie szkodzi? Sami sobie szkodzą. I dlatego się pytają siebie i jak głupki, jak dupki, no i jak te kołki rozporowe. Kto to tak chciał? Przecież wiadomo, że świat szatana, mówiłam. Świat szatana. Dnie ostatnie tego złego systemu rzeczy, że ludzie będą się nienawidzieć, będą pyszni, bluźnierczy, ale będą koniecznie
musieli mieć dużo majątku, dużo pieniędzy i aby na jak najwięcej tytułów, żeby zaszczyty, sława. Co teraz już, jak ludzie policzeni są w pionki te komputerowe. Nie jest to w ogóle na Zachodzie modne, bo tam, wiecie Państwo, jest inaczej. A tu w Polsce jeszcze te moherowe chcą mieć tytuły, bo chcą być tymi szlachciankami. Ziemię też tej szlachciance Ewie z Grecji zabrali i ona właściwie to nie ma gdzie mieszkać. Była walka na noże, ją wygoniły spod lasu i ona tu czai się... Jak postawiła, to by dormili. Czai się pod blokiem i tutaj... Nawet teraz ta von Lipski wchodziła, też patrzyłam, czy tu nic się z tyłu nie czai. Precz, precz szatanie.